Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Otworzyli na Ciebie usta swe wszyscy nieprzyjaciele Twoi. Świstali i zgrzytali zębami i mówili: pożremy. Oto jest ten dzień, któregośmy czekali. Znaleźliśmy i ujrzeliśmy. Ostatni półśrodek zawiódł i Piłat zrobił to, co było do przewidzenia już w początkach jego niezdecydowanego działania. Stała się rzecz, jaka się dzieje z wielu duszami, które nie mają odwagi i nieugiętej, a stanowczej woli w służbie Chrystusa. Chwieją się, powoli ustępują, aż wreszcie przychodzi większy napór i skazują go na śmierć. Widzi Matka Najświętsza, jak rozpalają się nienawiścią twarze tłumu, jak oczy błyszczą zajadle, podnoszą się pięści i okropny krzyk, jakby spotęgowany głosami piekła. Rozlega się wokoło: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Widzi, jak Piłat, chcąc uspokoić swe sumienie, umywa ręce wodą. Potem rozlega się żałosny głos trąbki i ona matka, słyszy odczytywany wyrok śmierci krzyżowej. Śmierci na swoje dziecko. O, jak straszny był ten wyrok, jak strasznym ciężarem padały jego słowa do serca Maryi. A więc ostatnia nadzieja już znikła, bo choć Maryja wiedziała, co miało nastąpić, ale jeszcze miała iskrę nadziei, że przecież ten lud się opamięta, że uwolni Jezusa. W bólu ufa się wbrew nadziei. Teraz już wszystko znikło. Okropna rzeczywistość. Jezus skazany na śmierć. Ona matką skazańca. O, jaką ogromną litość wzbudza Najświętsza Nasza Matka swoją zbolałą postacią w tej strasznej scenie czytania wyroku śmierci na Syna. Gdy w czasie stacji kalwaryjskich odczytują uroczyście zainscenizowany wyrok na Jezusa, dreszcz zimny przebiega obecnych, tysiące ludzi nawet twardych, rzekłbyś kamiennych, wybucha głębokim szlochem i płaczem. A przecież czymże była sama rzeczywistość w porównaniu z tym słabym przypomnieniem? Grała przenikliwie trąbka, jej głos odbijał się smutnym echem daleko. Tłum przemilkł, jakby przerażony tym, co zrobił, co miało nastąpić. Brzmiały słowa wyroku skazującego na śmierć krzyżową Jezusa zwanego Nazarejczykiem.
skazującego sądem ludzkim na śmierć Syna Bożego. A Matka Najświętsza stała i słuchała. Nie doszły już jej uszu po odczytaniu wyroku okropne wrzaski triumfu. Nie widziała, jak z wściekłością drapieżnych zwierząt rzucili się na Jezusa faryzeusze i kaci, jak obarczyli go krzyżem i powlekli drogą ku Golgocie. Ona wiedziała tylko jedno, że jej Jezus skazany jest na śmierć. A gdy nową falą siły nadprzyrodzonej umocnił Bóg jej duszę konającą z bólu, nie było już Jezusa na platformie, tylko z dala dolatywała wrzawa tłumu. I Matka Najświętsza skierowała się również w stronę Kalwarii. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Wkłada Kościół Święty przejmujące słowa w usta Jezusa w modłach wielkopiątkowych. Jam cię wywiódł z niewoli Egiptu, karmiłem cię manną, wprowadziłem cię w ziemię najżyźniejszą, a tyś przygotował krzyż twojemu Zbawcy. Ja zaszczepiłem cię i pielęgnowałem jako winnicę, a tyś mi stał się gorzki, napoiłeś mnie żółcią. Ja dałem ci berło królewskie, podniosłem cię w mocy, a tyś mnie ukoronował cierniem, podniosłeś mnie na krzyż. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Ogłaszanie wyroku śmierci na Jezusa nie ustało. Powtarzało się przez wieki, powtarza się i dziś, i tutaj wśród nas, w naszych duszach. Jeśli Jezus pyta się żałośnie, co nam złego uczynił, czym zasłużył na takie postępowanie, to jeszcze bardziej przejmująco pyta się Najświętsza nasza Matka. Dzieci moje, co wam uczyniłam, że skazujecie na śmierć mego Jezusa? By się przyczynić do uwolnienia was z niewoli grzechu, przyjęłam morze boleści, całe życie piłam gorycz bólu, nie miałam jednej chwili wolnej od udręki, a wy ogłaszacie mnie matką skazańca. Dałam wam Jezusa, Syna Bożego, by wam był bratem, by was uwolnił z grzechów, podniósł i uszczęśliwił. A wy napawacie go goryczą, staliście się zwyrodniałymi dziećmi, bratobójcami. Zniosłam wszystko dla was z moim synem, gorycz rozstania, konanie ogrójca, straszne chwile biczowania i ukoronowania cierniem, byle tylko dać wam życie, życie łaski. A wy dziś gardzicie tym życiem, za miłość i ból płacicie mi czarną niewdzięcznością. Grzechami swymi skazujecie na śmierć swego Jezusa. Co mogłam więcej uczynić, a nie uczyniłam? Dzieci moje, co wam uczyniłam? Czym was zasmuciłam, że tak okrutnie obchodzicie się ze mną? Nie macie ani kropli litości w sercach? Odpowiedzcie mi. O tak, dajmy odpowiedź naszej najboleśniejszej Matce.
Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.